Niemal 2000 lat temu ludzie rozwiązali większość zagadek naszego osobistego istnienia, a to, co się dzieje do teraz w świecie rozwoju osobistego, to tylko przypisy do istniejącej wiedzy. A przynajmniej najważniejsze z tych zagadek rozumiał i spisał Marek Aureliusz, rzymski cesarz, filozof i poeta, człowiek, który rozumiał, jak działa świat. Jego nauczania oraz lekcje jemu podobnych miały rewolucyjny wpływ na powstanie współczesnej etyki oraz zmieniały życie ludzi przez tysiąclecia. Jak więc Marek Aureliusz może zmienić twoje życie? Pierwsza rzecz, to kluczowy jest rozum. Jedną z typowych postaw dla stoików jest umiłowanie rozumu, który góruje nad gorącymi emocjami. To rozsądek i racjonalizm nakazał człowiekowi poszukiwać cnót, które odróżniały go od świata zwierząt, ale równocześnie zachęcały do obserwowania świata natury, by żyć, w zgodzie z pewnymi podstawowymi zasadami. Marek Aureliusz jednak w swoich rozmyślaniach, po angielsku zwanych medytacjami, dzielił się szerszą perspektywą społeczną, choć pazowo były to jego osobiste pamiętniki, nieprzeznaczone do szerszej lektury. A jednak wszyscy je znamy i dzisiaj właśnie będę omawiał siedem kluczowych lekcji z rozmyślań. Marek Aureliusz miał tę społeczną perspektywę, bo był nie tylko filozofem, ale cesarzem Rzymu w jego najpotężniejszych latach. Rozumne decyzje to takie, które były oparte o mądrość, sprawiedliwość, odwagę i umiar, czyli cnoty stoickie. Rozsądek powinien kierować życiem codziennym każdego, bo dzięki temu łatwo można rozsądzić, co jest pod Twoją kontrolą, a co leży poza nią. Dzięki rozsądkowi zaakceptujesz to, czego nie kontrolujesz, leży i przeżyjesz emocjonalne rozstanie, a skupisz się na rozwijaniu samego siebie. Decyzje podejmowane pod wpływem rozumu, a nie pod wpływem zrywu emocji, oraz ocena działań i motywacji innych, czyli zrozumienie, że najczęściej ludźmi kierują i sterują chaotyczne emocje. Całość sprowadza się do podstawowego filaru etycznego życia i osobistego doskonalenia oraz społecznej równowagi, jaka może zaistnieć tylko wtedy, gdy kierujemy się rozumem. Druga lekcja to zaakceptowanie losu. Koncepcja ta później została przekuta w łacińskie powiedzenie amorfatii, czyli umiłowanie losu, i spopularyzowana przez znacznie nam bliższego czasowo filozofa niczego. To umiejętność zaakceptowania wydarzeń z pozoru losowych, na które nie mamy wpływu, w pierwotnym znaczeniu niejako oznaczało pogodzenie się z faktem, że na wyroki boskie mały człowiek ma żaden wpływ. Żeby łatwiej zaakceptować to, co każdemu było pisane. Jest to pewna forma determinizmu, zakładająca, że na niektóre wydarzenia nie tylko nie mamy wpływu, ale są one po prostu nieuchronne i wydarzą się nieważne, co byśmy nie robili. Pewna przewrotność tej filozofii opiera się na tym, by z czasem tragicznych wydarzeń łatwiej wyciągnąć pozytywy, próbować przekuć je na swoją korzyść, ze słabości zrobić przewagę. Dla przykładu możesz być przekonany, że rozwód był tylko kwestią czasu nieuchronny. I zamiast przeżywać go latami, możesz szybko zrobić z niego furtkę do nowego otwarcia w życiu towarzyskim czy rodzinnym. Albo może i dany wypadek był zupełnie przez nikogo nieprzewidziany, coś spadło na głowę, przewróciłeś się, coś się podziało, auto wypadło, ale ostatecznie pomógł skupić tobie na zdrowiu własnym i nadbaniu o relację rodzinną. Myślę, że w cudzysłowie, taniec z nieuchronnym. To dobra parafraza tego punktu. Nieuchronne i tak nadejdzie, ale to my musimy nauczyć się manewrować w tych trudnych okolicznościach. Trzecia lekcja to kruchość życia. Fakt, że życie przemija, doświadczenia się nie powtarzają, to motyw niezwykle obecny w kulturze. Mimo to trzeba ludziom regularnie przypominać, że nieważne czy jesteś królem, arystokratą błękitnej krwi, czy chłopem, lub w czasach Marka Aureliusza, no to była norma, niewolnikiem, każdy z nas. Po śmierci wygląda dokładnie tak samo, a za życia każdy z nas tak samo chadza do wychodka, czy król, czy niewolnik. A później w średniowieczu filozofia ta urosła do popularnego memento mori i słynnego tańca kościotrupów wieszczących jacy my jesteśmy, taki będziesz i ty. Ale kruchość życia to nie tylko przypominanie o nieuchronności śmierci, ale głównie tego, że w obliczu śmierci dobra doczesne, chciwość, zbieractwo, a nawet sława nie mają wielkiego sensu. Niezależnie od tego, w jaką wersję zaświatów się wierzy lub nie wierzy się w żaden zaświat, po śmierci nie zabieramy ze za sobą niczego. Stajcy z reguły uczciwie potrafili przyznać się do swojej niewiedzy w temacie, nie rozstrzygali czy zaświaty istnieją czy nie, ale byli raczej sceptyczni wobec tej idei dzięki temu codzienne wydarzenia były tym bardziej istotne. Druga lekcja jaka z tego płynie to umiejętność życia właśnie tu i teraz. Cieszenia się z danego czasu w tym konkretnym życiu, bo jest jedno. To odrzucenie rozpamiętywania przeszłości czy życia fantazjami o przyszłości, tylko doświadczanie teraźniejszości. Tu i teraz jest najważniejsze. A czwarta lekcja to samokontrola. Bardzo ważną lekcją stoików, która wybrzmiała w rozmyślaniach to spostrzeżenie, że choć nie kontrolujemy zewnętrznych wydarzeń, to możemy panować nad własnymi reakcjami. Choć czasem propozycje stoików zdają się radykalne, bo postulowały np. zupełne odcięcie się od bieżących wydarzeń, czy chaosu, który dzieje się wokół człowieka, czy wręcz postulowanie wypierania emocji, no to w dobie współczesnej psychologii dobrze wiemy, że nawet nad własnymi emocjami nie możemy mieć kontroli, bo one same się pojawiają. Ale nadal, mimo wszystko, i to jest niezmienne od tysiącleci, możemy zatrzymać się, policzyć do dziesięciu, wziąć parę głębokich wdechów, i zareagować inaczej, niż podpowiada nam pierwotny impuls. Nie udawać, że impuls ten nie istnieje, ale po prostu zareagować inaczej. Taka samokontrola może nas uratować w wielu chwilach, jak również powstrzymać przed powielaniem fatalnych wzorców komunikacji, czy to w związku, czy kiedy na przykład jesteśmy rodzicami. Piąta lekcja to jedność w różności to zalążki myślenia kosmopolitycznego, czyli założenia, że jesteśmy obywatelami świata i łączy nas bardziej nasza etyka, zdolność do współdziałania i współodczuwania i współpracy, niż fakt, że urodziliśmy się w takim miejscu, w jakim się urodziliśmy, po tej stronie granicy, a nie po innej. Marek Aureliusz był cesarzem wielokulturowego Imperium Rzymskiego, które rozciągało się od północnej Afryki przez cały basen Morza Śródziemnego, po wyspy brytyjskie, obecną Francję, czy tereny sięgające nawet obecnego Wiednia, czy Turcji. Nie dziwne więc, że nie tylko jako polityk musiał codziennie godzić interesy różnych rodów, klanów, miast, państw, nacji, kultur, ale i też religii. Jego obserwacje jednak są uniwersalne. Łączy nas więcej niż dzieli, a ludzkie życie jest tak samo ważne dla społeczności, nieważne czy w Rzymie, w Egipcie, czy w Galii. To idea, która wzywa wszystkich do społecznej odpowiedzialności za Wspólne dobro, bo pomimo różnic, łatwo wypracować jest, co dla każdego indywidualnego obywatela jest dobre. To też wezwanie, by przekroczyć własne mentalne ograniczenia plemienne i zrozumieć, że ten drugi za rzeką też chce mieć rodzinę, też chce być szczęśliwy i współpracując z nim, zamiast go niszczyć, możemy opracować dobrostan dla wszystkich. Oczywiście jest w tym pewien kontrast, wobec tego i w jak okrutnych czasach przyszło Aureliuszowi to pisać, gdzie niewolnictwo czy brutalne podboje były absolutną normą. Jednak nie wszystkie szczytne idee wdrożone zostały od razu. Mówiłem na początku, że Marek Aureliusz i jemu podobni zaszczepili pewne idee, zainspirowali ludzi na tysiąclecia, jednak na realizację pewnych ideałów przyszło nam po prostu sporo poczekać. Szósta lekcja to samodyscyplina i rozwój osobisty. Duża część rozmyślań to pochwała rozwoju osobistego, samodyscypliny i tego, jak istotną cnotą są osobiste dążenia do doskonałości jednostki. Ważne jednak, że Marek Aureliusz postrzega samodyscyplinę nie jako zaprzeczenie, odmawianie sobie, ale jako odkrywanie i pielęgnację swoich ukrytych i jawnych zalet, silnych stron, to uprawianie szacunku do samego siebie, to uszanowanie ciała i rozumu i trzeźwego spojrzenia na świat. To łączy się wprost z poprzednimi punktami o tym, by z rozsądkiem i rozumem pojmować świat i nadawać znaczenie swojemu życiu. Właśnie, samo przez się, samoistnie, z wewnątrz człowieka. Ważną lekcją jest też pochwała umiarkowania oraz regularna refleksja nad własnymi czynami, by uczyć się na błędach i dążyć codziennie do lepszej wersji siebie. To wymaga opanowania cnót, takich jak szczerość, skromność, chęć do uczenia się czy zmiany. Co niejednokrotnie staje na przeszkodzie zmianom. No i siódma lekcja. Ciągłe rozmyślania. Ostatnim kluczem do zrozumienia świata, jak Marek Aureliusz, są rozmyślania same w sobie, czyli medytacje, czyli wprost mówiąc to, do czego wielokrotnie już się odwoływałem. Regularne sprawdzanie, czy jestem na właściwej ścieżce, czy to, co robię i mówię, oddaje to, kim jestem, czy pielęgnuję swoje cnoty i staram się żyć według określonych wartości. Taki regularny przegląd, jaki Marek już robił, w formie właśnie osobistego dziennika, to jest coś, co gorąco polecam realizować u siebie. Prowadzenie dziennika to forma autoterapii, gdzie, choć będzie to dziennik prywatny, tłumaczymy komuś z zewnątrz, co czujemy, co robimy, o czym myślimy, dlaczego to robimy i dzięki temu lepiej rozumiemy siebie, swoje motywacje, swoje emocje i lepiej dzięki temu podejmować nam kolejne kroki. By praktykować trudną sztukę życia w zgodzie z odpowiednimi cnotami. Więc podsumowując rozmyślania nad naturą nas wszystkich, byłoby to, człowiek jest źródłem siły sam w sobie nie znajdzie jej w zewnętrznym świecie. Każdy nosi w sobie potencjał do życia zgodnie z cnotami stoickimi, mądrością, odwagą, sprawiedliwością i umiarem, czasami rozumianym jako samokontrolą. Jest też odpowiedzialny za swój ster i żagle oraz wyznaczenie celu, a idąc tą analogią morską, człowiek nie ma wpływu na sztormy, w jakich się znajduje, ale jego odpowiedzialnością jest je jakoś pokonać i osiągnąć cel. Decyzje, jakie powinien podejmować, powinny pochodzić z rozumu, doświadczenia i wiedzy, a minimalizować wpływ emocji na decyzje. Dlatego tak ważna jest umiejętność kontrolowania swojej reakcji na wydarzenia, szczególnie te emocjonalne. Dbanie o siebie i rozwój osobisty jest niezbędny do wzniesienia się ponad świat zwierzęcych rządzy, a istotą życia jest życie zgodnie z cnotami. Inwestujemy czas i zasoby tylko na to, nad czym mamy kontrolę, a już na pewno zostawiamy za sobą wszystko to, nad czym kontroli po prostu nie mamy. Ludzie są do siebie podobni, łączy ich znacznie więcej niż dzieli, dlatego zawsze lepiej działać dla dobra wspólnego, bo działa to też dla dobra własnego, osobistego. No i życie jest krucha i powinno się go doświadczać tu i teraz bez łudzenia się marzeniami o przyszłości lub mrzonkami o zaświatach czy ciągłego rozpamiętywania przeszłości. Ten świat tu i teraz jest najważniejszy. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.